Miałeś kiedyś taką piosenkę, w której śpiewałeś szlagwort, który wywrócił parę biografii, bo są ludzie, którzy się bardzo mocno wczytują w twoje słowa, że ona by chciała do trójkąta. Pamiętasz? No. Tango, libido. Tak. Ona by chciała do trójkąta. Czy to jest prowokacja, czy to jest efekt twoich doświadczeń? Bo ja parę razy się umawiałem na trójkąty, zwykle dwie osoby nie przychodziły. I mam jakiegoś pecha, żeby to zrealizować. W ten sposób spędzałeś wieczór z tłumem nimfomanek. Tak. Nie, swoje przygody miałem, ale miałem też tego typu doświadczenia, że każdy był chętnie werbalny. Umówiłem się na trójkąt, ale nie przyszły. No dokładnie, nie przyszli. No, lub nie przyszli, co gorsza. No. A u ciebie przyszły, czy przyszły? Zdarzyło mi się parę trójkątów, ale raczej tak zwanych damsko-męskich, nie także z kolegą. Ale kolega, kolega, koleżanka, czy koleżanka? Nie, nie, dwie koleżanki. No i co? No wiesz, trzeba się uwijać. Ale polecasz, czy nie? No wiesz, jeżeli są wszyscy na jakimś takim w miarę poziomie. Nie? A, mówisz o rozmowach przed i po. No tak, żeby było też o czym pogadać. O poezji. Ale też jesteś, bo wiesz, z tobą nie rozmawiać o kwestiach intymnych, to trochę tak jak nie gadać o polityce, bo nawet na tej płycie snujesz pewnego rodzaju odważne erotyki, prawda? Więc do tego zaraz wrócimy. Ale czym się różni, kiedyś Janek Nowicki, wielki mój nauczyciel życia i guru, trochę taki ojciec zastępczy, powiedział: kiedy kończysz 60 lat, pieprzysz jak oszalały, bo czujesz, że to są ostatnie chwile. Ale kiedy masz lat 70, pieprzysz jak oszalały, bo wiesz, że są to ostatnie chwile. Janku, dziękuję, wziąłem to sobie do serca. Po 40 już. Jak to jest z tobą? Jesteś ode mnie 2 lata starszy. Ja miałem ostatnio taką jakby już sytuację, że mi się troszeczkę to przejadło. Przejadły mi się romanse, przejadły mi się młode dziewczęta. Wydaje mi się, że jest coś takiego jak 26 rok życia u kobiety. Który? 26. No jest 26. I to jest rok przełomowy. Poznajesz dziewczynę, ma 25 lat i jest fajną, super dziewczyną. Mija 26 i robi się z niej, kurczę, nieznośna baba. Naprawdę? To dlatego ja cyrkluję zawsze 25 minut. Poniżej. No do 26. Po 26 roku wszystko się diametralnie zmienia i jest kicha. Ale myślisz, że to jest kwestia metryki? Po prostu taki cyk, kalendarz? Tak. Ale co dokładnie się zmienia? No mam wrażenie, że wszystko. Ale rozumiem, że mówisz na podstawie głębokiej empirii. Zarówno wizualnie, jak i umysłowo i w ogóle.